Witamy wszystkich hodowców Super Gołąb, goście dzisiaj w hodowli Norberta Stolorza. Jesteśmy w miejscowości Recklinghause. Norbert lotuje tutaj w oddziale Hausen Zit, sekcja 2341. Jest to region 401. Hodowla ta od wielu lat zdobywa mistrzowskie tytuły w oddziale, jak i w samym regionie 401. Wcześniej też zdobywała tytuły w 403, ale od dwóch czy trzech lat już, od dwóch lat, tak? Od dwóch lat już lotujecie w tym regionie 401. Region ten jest zaliczany do jednych z najmocniejszych tutaj w Niemczech. Lotuje tutaj bardzo dużo wyśmienitych hodowców, ale o tym to już sam nam tutaj opowie Norbert. Pierwsze pytanie, które tutaj mamy do Norberta, to takie jakby podsumował sezon 2018, co udało mu się zdobyć tutaj na arenie oddziału czy regionu. Tutaj troszkę o wynikach zaraz Norbert nam opowie. Dzień dobry, kłaniam się, jestem Norbert Stolorz, lotuję, jak wcześniej wspomniano, lotuję w Recklinghausen Zit. Jest to jeden z najmocniejszych RV-ów w Niemczech i tak to jest ten sezon 2018, do końca już poleciał. Zdobyłem mistrzostwo oddziału w lotach gołębi starych, w lotach gołębi młodych jestem czwarty. W mistrzostwie najlepszych samców też zdobyłem mistrzostwo oddziału. W generalnym mistrzostwo to są stare, roczne, młode, tu jestem drugi, jak i w rejonie, tak i w oddziale. Tak jak już wspominaliśmy, ten region 401 to jest jednym z najmocniejszych regionów tutaj w Niemczech, tu lotuje przeszło 200 hodowców, a też mam tutaj kolega Norbert bardzo mocną rywalizację w samym oddziale, bo też tutaj są takie czołowe hodowle niemieckie, które zdobywają tytuły mistrzowskie tutaj też w regionie, ale też bardzo wysoko plasują się w mistrzostwach Niemiec, tak? Jakie to są hodowle? Tak, to jest hodowla Weiba Kleikamp. Oni są w rocznych gołębiach w Niemczech na 8 miejscu. Klaus Schmelza jest w rocznych gołębiach 9 w Niemczech. W klasyfikacji Klaus Schmelza ma trzecią najlepszą samicę w Niemczech. Schlüter ma czwartą, czwartą samicę w Niemczech. Lothar Schlüter ma piątego samca, lotnika w Niemczech najlepszego. Ja jestem 31. mistrzem Niemiec w gołębiach rocznych w Niemczech, no tak powiedziałem. No i tak to jest. Ale tutaj w rywalizacji oddziałowej to udaje ci się z nimi wygrywać tutaj na... Ja, ale w tym roku jest pierwszy raz taka sytuacja zaszła od powstania oddziału, że nas jest 7, nie? Pięciu mi z 56 konkursami. Tylko kilometr. Jestem o 11 kilometrów lepszy od drugiego, nie? I tak z kolei, nie? Kilometry się liczą. Także jak tu słyszymy z tyłu, podpowiada tutaj syn Roland, który nie jest w związku oficjalnie, ale też ma duży tutaj bardzo wkład w tą hodowlę i też ojcu tutaj pomaga, tak? Razem tak, tutaj tak, wspólnie tak, działamy. Działacie i tutaj pracujecie nad wynikami. Zaraz przejdziemy może do gołębników, też zaprezentujemy tutaj te gołębie lotowe, też zobaczymy, jak te gołębniki wdowców wyglądają. Porozmawiamy o metodzie, o systemie karmienia, tutaj teraz o tym czasie przygotowania gołębi do następnego sezonu. Znajdujemy się teraz w gołębniku gołębi dorosłych. Tutaj na co dzień przebywają samczyki. Będziemy zobaczyć cele tej gołębi. Jak widzimy, też gołębnik nie ma róż, tu codziennie są sprzątane. Te gołębniki, ile w ogóle jest samczyków tutaj do lotu przeznaczonych? Tu do lotu jest przeznaczonych 40 samczyków, lewa i prawa strona, nie? Tu są 24. I z drugiej strony 24? Nie, z drugiej strony 16. 16? 4,40. Lotujecie tylko samczykami? Totalnym. Czyli samiczki też idą? Samiczki też idą, gołębnik jest pusty. Po włożeniu gołębnik jest pusty. A co się dzieje z tymi najlepszymi lotnikami? Czy one mają stałego partnera, który zostaje w domu? Nie,
wszystko idzie, tak? Wszystko idzie od początku do końca. Aha. Tak samo i roczne gołębie, wszystkie idą od początku do końca. Wszystko idzie od początku do sezonie, końca. W sezonie lotowym ile macie lotów? 14. 14. 14 starych, a 6 młodych zazwyczaj. I tych 14 starych to loty są powyżej 500, macie jeden, tak? Dwa mieliśmy, 3 400, dwie 500 i jedna 600. 600 tutaj jeszcze na uwagę zasługuje ten fakt, że wy lotujecie z bardzo ciężkiego kierunku, bo z kierunku południowo-wschodniego. Z południowo-wschodniego. Większość tutaj gołębników niemieckich lotuje albo z kierunku zachodniego, albo ewentualnie niektóre oddziały ze wschodniego, ale tutaj macie już bardzo ciężki. Tam z kierunku austriackiego, prawda? Także te gołębie przeważnie lecą i mają wiatr albo na jedno skrzydło, albo na drugie skrzydło. Skrzydło przeważnie. Bardzo duże utrudnienie jest. Jak możemy zauważyć, te gołębie już prawie w sumie są wypierzone, tak? No, jeszcze nie są całkiem wypierzone, ale już się kończą pierzyć, nie? Bo młode są przyciemniane. Młode są przyciemnione, ale jak widać, mają jeszcze po jednej, najwyżej dwie lotki do zrzucenia. Tutaj też widzę, chyba te samce są przeniesione, tak? Tak, samczyki młode są przeniesione. Kiedy przenosicie samce? W tym roku przyniosłem je początek listopada. Tak. Czyli czekacie, aż trochę się wybierze? Aż pierwszy rzut przyjdzie pierzenia, tam w macierzystych gołębnikach, tak. I później będą przenoszone. Tylko byłem na urlopie i w tym roku tak trochę później przeniosłem, ale nie ma co. W sumie do lotu wszystkie gołębie ile przeznaczacie? Do lotu 80. Wszystkich? Da. 40 samców, 40 samic, tylko że w tym roku mam 5 w rezerwie, bo nie wiadomo ile jeszcze jastrząb z tego. Też macie tutaj kłopot z jastrzębiem? To są okropne problemy. Tak? Tak, okropne problemy. No jak sobie radzicie z tym jastrzębiem? Jak się radzi? Nie wypuszczacie teraz gołębi, latają teraz? Nie, tylko wypuszczam przez weekend, jak jestem w domu i mam czas trochę je trzeba pilnować, pilnować, obfruwać i to tak jest. To teraz może pokażemy jakieś takie fajne lotniki, które tutaj się przyczyniły do tych tytułów mistrzowskich. A tu jest to następny boksik, tak jak widzimy. Lotniki bardzo proste, funkcjonalne. Te okna są cały czas otwarte tutaj, że one mają wyjście do wolierki. Tylko tak, to mają przez te małe wyjście do wolierki tutaj. Aha. Tutaj tylko wchodzą cały dzień, a tak są zamknięte, tylko jak ja jestem tutaj, to otwieram te okna. Rozumiem. Nie? Rozumiem. Otwieram te okna. No tutaj jest. Tutaj jest jeden z najlepszych lotników. Ten gołąb, tak? Tak. To jest z 2016, 304. 304. To jest dwulatek, zrobił 11 konkursów. Mhm. Skrzydło to proszę, już jest spierzony. Nie. Że spierzony do końca. Drugi rząd jeszcze leci. No tutaj jest też. Tutaj jest roczny gołąb 131. 131, ten zdobył 11 konkursów, rocznik tym 600, a też wszystko, bo można zobaczyć, jak one są w dobrym stanie. Jest już lotki porzucane, 2, 4, 6, 8, 9, 9 rośnie, a 10 już też zrzucona jest. Są zdrowe, w dobrym stanie są. To, za chwilę też porozmawiamy właśnie o tych metodach, jak to zrobić, żeby tak gołębie fajnie się pierzyły. Nie ma problemu. Nie. Jest też bardzo, bardzo silny roczny gołąb. Do ostatniego lotu prowadził w rejonie, w rocznych gołębiach, ale niestety ten ostatni lot nie udało mu się zrobić, bo ze względu na tą pogodę byliśmy cały dzień.
i na drugi dzień 5 minut brakło do konkursu. Aha, czyli konkurs. Pierwszy dzień nie zamknęliśmy tego? Nie, w drugim dniu zamknęliśmy. W drugim dniu o 7.15. A on był 7.20, był niewiele brakło. Niewiele brakło. Bardzo mocny gołąb, jest bardzo, bardzo mocny gołąb, bardzo. U was lepiej samiczki czy samczyki? No w tym roku samczyki były lepsze. A wcześniej samiczki, tak? Wcześniej tak samiczki były, ale tak jest 50-50. 50-50, tak. Mhm. Coś zmieniliście w tym roku, jeśli chodzi o metodę, że samczyki zaczęły tak lepiej? No. Czy nic się nie działo? Po prostu sezon taki. Sezon taki był, a tylko przeszłem z powrotem. W zeszłym roku zmieniłem oddział i chciałem się polepszyć, ale się pogorszyłem, bo zmieniłem i system. Zmieniłem. Nie? Jaki system lotowania? System konstantowania? Na przykład zawsze leciały na brokampie. A, środki. Teraz pogadamy środki. O karmie. Teraz będziemy rozmawiać właśnie o środkach i o karmie, o systemie karmienia, o suplementacji. Zaraz porozmawiamy o tym. W zeszłym roku chciałem się poprawić. No, nie udało się. Mhm. Przeszłem na Tolizana. Ja nie mówię, że to jest zły system, tylko w moim przypadku nie. Na brokampie umiesz lotować, a trzeba jeszcze się uczyć po prostu. Tak. I po prostu tylko raz za dzień wypuszczane, raz za dzień karmione. Nie? I to tak trzeba się trochę dostosować do tych głębi też, nie? Głębie do mnie, a ja do nich, nie? Tutaj możemy też popatrzeć na rozwiązanie, jakie gołębnik ten ma. Tu jest nawiew powietrza, tak? Tam są takie świetliki, które doświetlają. Gołębnik jest na południe, tak? Tak, gołębnik jest na południe usytuowany. Loty są na południe. Możemy zobaczyć tą wolierę, która tutaj jest. Gołębie tu przebywają. Tam jest troszkę mniejsza woliera osłonięta tą siatką. Tam jest wlot. Aha, tam jest wlot, tak? I tu jak widzimy jest ta siatka, która chroni przed tymi wnikami tego wiatru. O, możemy zobaczyć, są gołąbki. Tu jest wlot z tej strony. Ok, teraz może porozmawiamy o samej metodzie totalnego wdowieństwa. Dowiemy się teraz tutaj o tym systemie. Czyli trzeba zacząć po prostu od parowania. Kiedy wy gołębie w pary puszczacie? Zostawię ciągnąć jednego młodego i w pary wpuszczam je po wystawie w Dortmundzie, to tak jest połowa stycznia. Mhm. W połowie stycznia, bo my w czas zaczynamy z treningami. Na początku kwietnia zaczynamy z treningami. Już wchodzicie gołębie na trening. Ja, no cały oddział już tak też i zaczyna, aha, nie? No i to, żeby do tego czasu mieć spokój w gołębniku, żeby już były, ląd był pociągnięty i tego. I młode odchowane. Młode odchowane i spokojnie, stare rozdzielone. I drugi raz nie przyjdą do parowania ani do znoszenia jajek. Nie. To ile razy przed sezonem wywozicie, zanim rozpocznie się pierwszy konkurs? Zależy od pogody, nie? Mhm. Zależy od pogody, parę razy na parę kilometrów, a później tutaj jest możliwość oddział. Do kabiny wkładacie, tak? Tak, ze tak. W środę robią takie trening w flugi, robią takie, nie? I to tak to jest. Dobrze, no to już wiemy, że tutaj są mocno. A w tygodniu, jak już jest sezon lotowy, się rozpoczyna sezon lotowy, macie loty, wywozicie gołębie? Nie, to tylko jak mam możliwość ich włożenia do kosza w oddziele. A oddział też robi ten trening w tygodniu? Oddział robi. Oddział robi do 300 km, jak są loty do 300 km, to robimy jeszcze w tygodniu. W tygodniu. Który dzień tygodnia? Środa. W środę, a loty macie w sobotę, tak? Nie, w niedzielę. My lecimy w niedzielę. My lecimy w niedzielę i bardzo dobrze lecimy w niedzielę, bo całe Niemcy lecą w sobotę, tak? No nie chodzi o to, ale przy mojemu systemie pracy byłbym zmuszony niestety z gołębiami skończyć, ja bym je w piątek wkładali. Co drugi tydzień kto zamieni zmiany. Jasne. Żeby na rano iść do pracy, a ja pracuję raz rano zmianę, raz popołudniową zmianę. Nie? Gołębie jak przylatują z tego treningu środowego, to się widzą, tak? Długo się widzą? Nie, na krótko. I zaraz rozdzielasz tego gołębie, samcot, samic. A przed samym lotem, przed wkładaniem są pokazywane samiczki? W tym roku pierwszy raz zacząłem nie pokazywać z początku,
A później pod koniec dopiero zaczęło. Była różnica? Aha, bo samczyki lepiej troszkę samczyki w tym roku. Samczyki lepiej leciały, troszeczkę lepiej, nie no, ale nie wiem, znów nie będę pokazywał. Tak? Nie będę pokazywał. To mnie pracy chyba jest, tak? Tylko się łapie do koszy. Nie, pracy. Spokojnie. Nie, samice wpuszczam też do macierzystego kłamnika później. Przed wkładaniem, tak? Ja samce połapię. Ale miski są pokazywane? Miski są pokazywane. Uczą sobie w miskach, samce są zabierane i później gdzieś samica? Samice są wpuszczane, nie? Tak samo w tym roku chciałem trochę uprościć, ale też się nie udało. Samicami, ponieważ leciały trochę gorzej, bo je wpuszczałem do tego gojemnika, gdzie były cały czas, tam je i wpuszczałem. Mhm. No to wielu tak hodowców w Polsce robi teraz, że samice wylatują z tego gojemnika i wracają do tego i tam są cały tydzień, ale z lotu jak przychodzą, to już idą do tego. Tu. I tak, ale gorzej, gorzej to było w tym roku, zawsze inne lata robiłem na tak. Obiegówkę, tak. Robię obiegówkę i dalej będę to stosował, tą obiegówkę. Dalej będę tą obiegówkę stosował i... To się dobra. Teraz tak pójdziemy zobaczyć może te najlepsze samiczki. Tam już w tamtym gojemniku porozmawiamy o karmach, o suplementacji, tak? O sposobie karmienia, czy na pełnym karmiku, ale to już przyjdziemy do tamtego gojemnika, tak? Okay? Idziemy właśnie tą wolierkę dla samic. One cały dzień praktycznie tutaj przebywają, ale nie są wyganiane, nie są na siłę, ale bardzo lubią tutaj przebywać, tak? O, i teraz przyjdziemy do gojemnika samic i tutaj. No, to nie ma wcale nic specjalnego, nic. Tu już samice są na ruszcie, jak widzimy. Jest już polegały tradycyjne. Podchody są bardzo ładne. Widzisz, że tu tak. A na maślance. O tej maślance to za chwilkę, bo mnie to bardzo też zaciekawiło. Dobra, teraz może tak. Te najlepsze samiczki byśmy zobaczyli, jakie tutaj są, nie? Też wypierzone te gołębie. No, wypierzenie to, no tu jest stara, co zrobiła też 12 na 14 wkładań, 10-47 samica, ona się wywodzi z tego 53, co był synem co zrobiła drugi konkurs, z tego i co nie 14 tysięcy i coś gołębi i oryginal Kaufman to jest samice, oryginal od Kaufmana jest, nie? Co to zrobiło? No tu jest ta 209, koma kur. Jest na zrocznych samic, te 73. 173 też zrobiła 10 konkursów, nie. Ale u was roczne bardzo fajnie też latają, tak? Dużo jest tych lotników. Dużo jest rocznych. Przez mistrzem dostaniesz tam te całe wypisy, jakie tam te mistrzostwa, wszystkie to później. To zobaczymy właśnie. Nie, to. No a młode są. Młode też są daleko. Że to mówiłem. Chyba, że dwie mają albo jedną lotkę do rzucenia. Ta najlepsza samica tam jest później, co była lotowana. Tam jest w tym innym. Też jest sporo gołębi, które pierwsze konkursy tutaj w oddziale zdobywają. Ja też. Też tam jest w tym 210, tam jest dwie strony. 210, to jest świetnie, rocznie gołębia. Tu jest też bardzo ładna duża samica, roczna też dobrze leciała. Jest też jedna z rocznych samic, bardzo ładna samica, dobrze leciała. Ale widzimy, że te samice takie mocne, duże są. Tam ja 11 lotek i też już jest spierzona i na 11 lotka. A 11 lotek? 15 lotek, powód dwustronna też jest spierzona. A na co zwracacie uwagę, bo jak wam zostanie troszkę za dużo gołębi, powiedzmy, tych młodych, czy robicie selekcję, czy wszystkie młode zostają? No wszystkie młode, staram się
staram się trochę wyselekcjonować, ale to też zawsze się nie uda, nie? Tak. Zawsze się nie uda. To tak, a na co zwracacie uwagę przy gołębiach takich lutowych? No, skrzydło, budowa i pochodzenie, nie? Mhm. Jako dali ta rodzina leci, nie? Dlatego... Konkursy nie do końca? Nie, raczej nie. 209 ta leci każdego roku. Dwuletnia samica ta leci każdego roku. Dwusztelik też zrobiła, znów 10. Nie, uważam, jak króciutkie skrzydło ma. Wszystko pozrzucane, wszystko od myślanki. Nie jesteśmy na początku listopada tutaj u ciebie, także już widzimy, gołębie już w sumie gotowe. Tak. Dobrze, teraz może o tym systemie karmienia. Dobrze, teraz może porozmawiamy o tym systemie karmienia i suplementacji. Wcześniej wspominałem, że troszeczkę w tym roku się pozmieniało, jeśli chodzi o suplementy. Wcześniej był Brokamp, w 100% teraz trochę Tolisan wszedł, tak? W zeszłym roku wszedł Tolisan. Aha, w zeszłym roku, a w tym roku wszedł znów Brokamp, wróciłem znów do Brokampa. 2017 spróbowałem na Tolisanie, zmieniłem oddział i spróbowałem na Tolisanie, ale nie wychodziło to tak, jak to miało wychodzić, tak jak się życzyłem. Nie? Jeśli chodzi o karmy? Karmię tylko Bayersy. Mhm. Bayers, firma Bayers. A jakie mieszanki tutaj? Na początku tego nie jest jakaś tam system karmienia? Cunt jest gelb, lepsza mieszanka i trata tej Galaxy, nowe mieszanki wchodzą, ale tylko chodzi w grę Bayers. Tylko Bayersa. Tylko Bayersa. Sprawdzona karma. Sprawdzona karma przez wiele lat u mnie, bo ja dużo z początku była moderna Owator karma, nie? Już nie ma tej firmy, nie? To też spróbowałem na tym, ale to padłem całkiem na dechy. Tak jak już wspomniałem, nie mówię, że to jest zła karma, albo coś nie była. Ale na tej karmie po prostu przy moim systemie nie zdawało to egzaminu, nie? To też trzeba powiedzieć, że te gołębie są raz dziennie trenowane, tylko ze względu na pracę. Ty pracujesz. Syn pracuje, tak? Tak. Raz są do południa wypuszczane, raz po południu są wypuszczane. Zależy, jaka zmiana jest, ja, tak? Przyzwyczaiłeś się do tego. Ja. Muszę się przyzwyczaić. Jeśli chodzi teraz o tą karmę, wróćmy do tej karmy jeszcze, tak? Czyli na Bayersie, na początku tygodnia lekka, tak? A później już troszeczkę tak mocniejsza. A dawkowanie? Dawkowanie karmię tak, że wszystko wyjedzą. I później tak jeszcze troszkę dosypuję. A dwa razy dziennie karmione? No, raz za dzień. Raz za dzień karmione podczas lotów. Oblot raz za dzień i karmienie raz za dzień. Nie idzie inaczej po prostu. No tak. I zawsze przez weekend są przestawiane. Raz do południa, raz po południu. Nie przeszkadza. Skarmienie nie przeszkadza to. A suplementy, jeśli mógłbyś nam powiedzieć, jak w tygodniu wygląda właśnie suplementacja? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, program z Brokampa. Ten cały program. Tak, dokładnie. Tak. I ta cała jego mikstura, ta bryja. Poniedziałek robicie te warzywka, tak? Ja przez karma. Później dali, tak, wszystko tak. To jak wszystko leci. Żelazo. Ja. Środa jest żelazny, tak. Dzień. Blitzform, nie? Blitzform, to wszystko. Tu są dwa gołębniki, tutaj widzieliśmy ten gołębnik lotowo, nie jest podzielony, tutaj tam są dwa boksy. Na wdowce, tu są samiczki, ale jest też tam z boku, jest jeszcze gołębnik na młode i gołębnik rozpłodowy, do którego zaraz się udamy i też tam porozmawiamy o tych najlepszych gołębiach rozpłodowych, z jakich linii one te gołębie pochodzą. Też tu warto wspomnieć, że już w niedługim czasie na portalu supergołąb.pl ukaże się aukcja tutaj tych najlepszych gołębi tutaj od hodowli Norberta, także też na nią serdecznie zapraszamy, ale zaraz o tych gołębiach, które będą wystawione u nas, i o gołębiach rozpłodowych porozmawiamy już w tamtym drugim gołębniku. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, tutaj teraz porozmawiamy o tym pierzeniu gołębi. Tu możemy zobaczyć karma, jak jest przygotowana dla gołębi. One dostają
tą karmę po lotach, zaraz po lotach, jak się loty kończą, tak? Tak, tak. To jest karma pierzeniowa. Z dodatkiem. Tym dodatkiem to jest ta maślanka. Tak, tak. To się bardzo sprawdza, zresztą widzieliśmy te gołębie, jak one wyglądają. Upierzenie to jest naprawdę rewelacja. Ta karma jest namaczana tą maślanką dzień przed karmieniem. Tak, tak. I ona sobie stoi. Niektórzy namaczają parę godzin, nie? Ale ja, ze względu na te jednorazowe karmienie, to dzień wcześniej. To się wszystko, wszystko wciągnie i jest możesz pomacać, jeziorko jest... Oddziela się ziarko, oddziela się, jest całkiem, jest suche wszystko. I ona jest podawana do momentu, aż te gołębie, te ostatnie pióro w sumie wyrzucą, ja, tak? Tak, to teraz tak do połowy teraz listopada, nie? Później, później dostaną jeszcze mineralie też. A z innych dodatków w czasie pierzenia coś? Ja tu dostanę mineralie z matadora, a do wody z Bayersa dostawam Amino Plus. Czyli tam zestaw aminokwasu plus, plus witaminy. Ja plus witaminy, nie? Tutaj dostawają też. Tak to funkcjonuje, bynajmniej u mnie. A jeśli chodzi tutaj o zdrowotność gołębi, czy przed sezonem robicie jakieś kuracje, czy robicie badania? Najpierw robię badania w Taubą klinice. W Essen, to nie ma daleko 10 minut, jestem tak, i jak oni nie zalecą jakiejś kuracji, to robię, a jak nie zalecą, to nic nie. A w tym roku jak to wyglądało, jeśli chodzi o gołębie w czasie sezonu, czy jak w czasie sezonu coś w ciemno robicie? Idę też ja gdzieś w połowie sezonu idę tam przebadać. I jak coś się dzieje, to jak nie, to nic nie robicie. Czyli nie ma żadnej kuracji w ciemno, nic. Nie. Oczywiście gołębie są tam szczepione i tak dalej, to wszystko jest, co roku szczepicie stare gołębie, czy tylko? Co roku, bo my musimy. A jaką szczepionką? My musimy szczepić. Niemiecką tutaj szczepionką szczepicie? Na Paramyxo czy polską? Nie, ja muszę mieć niemiecką szczepionkę. Muszę być poszczepiony niemiecką szczepionką, żeby mieć od weterynarza pieczątkę. Wstępek. Musi być. No tutaj możemy zobaczyć nagrody, jak tutaj koledzy uzyskali w Niemczech. Tutaj są te najważniejsze nagrody. Zaraz tutaj opowiedzą nam tutaj o tych nagrodach. Jakie gołębie zdobyły, z jakich tu wyników. Tu widzimy na ścianie, tu możemy też zobaczyć część pucharów, która jest tutaj prezentowana. Te gołąbki małe to są za pierwsze konkursy, tak? Z lotu? Tak, niektóre są za pierwsze konkursy. Niektóre są, to też było jakieś za niektóre mistrzostwa, to też są takie małe. Są takie. To ja na przykład z pierwszego konkursu z 2011 roku. Tutaj brądze na taubę. Też pierwszy konkurs. 2014, tu też 2014. Tu też 2015, wszystkie mistrzostwa. Czyli na jednej tablicy? Ja, proszę, za dużo tego było. Ja, za dużo tego było, żeby pojedynczo. Tu jest 15. Pojedynczo. Możemy zobaczyć, ile tutaj jest mistrzostw z każdego roku. 2015, tak, tu 14. Pomadkowa patera. 14. Jak widzicie, to jest najważniejsze, ten sam. To był z narodowego lotu, nie? Ja, nacjonalny. To nie jest najważniejszy dla was, tak? No, z tym się tak dużo zrobiło, nie? Ale co to jest, możesz powiedzieć dokładnie? To jest 515 kilometrów. Pierwszy konkurs w naszej cunie, tutaj przeciwko 14225 gołębi. Aha, to z 2013 jest nagroda, tak? Ja. To jest lot taki okręgowy? Narodowy. I to wtedy zrobił, że pierwszy i drugi konkurs u nas tu w tej cunie. W tej cunie to zrobiłem, nie? Także jak widzimy tutaj hodowla
nie od dwóch, trzech lat odnosi wyniki, ale tutaj są i nagrody starsze też. Tu możemy zobaczyć też te najnowsze osiągnięcia i puchary i nagrody. Tak? W tym roku to jeszcze nie było z Rągu, nie? Tak. Z 2017 już to są, tak? To są, 2017 są, a z 2018 dopiero... To jest taki duży puchar, co to jest za puchar? Tutaj ten 25-lecie, tak? Tak, 25-lecie Taubmarkt tego, co teraz były... Te, targi w Kassel. Targi w Kassel, tak, to byłem, który tam byłem, no nie, w dziesiątce prawie byłem tam. Mhm. To były 10, było nagrodzone. 10 najlepszych hodowców. Ja. Tu też jeden jest ciekawy, ufundowany przez firmę Van Rombeis. Zaraz go pokażę. To z jakiej to jest? Jakoś 2017. Trzeci superstar Jung Tauben, czyli trzeci gołębi młodych z 2017. Tu ja też na przykład z pierwszy as samicy z rejonu 400 Qing Jemieszek, tam lotowali kiedyś. To jest ta 118, to ona była pierwsza as samica w całym rejonie. I ta sama samica też rok później w rejonie 401. Była druga najlepsza samica w całym rejonie. Mhm.